tego o podsumowanie tej konferencji, a później przejdziemy już do zamknięcia. Nie mam zamiaru wygłaszać kolejnego referatu, bo to bez sensu jest. Nikt z nas nie miał możliwości wysłuchania wszystkich referatów i trzy sekcje, biegaliśmy z jednej do drugiej, więc nie jestem w stanie nawet ocenić merytorycznie wielu referatów, chociaż starałem się tam, gdzie były abstrakty, zapoznać się z nimi. Także nie będę omawiał poszczególnych wystąpień, nie będę wymieniał autorów referatów, nawet gdyby aluzje do nich były. Chciałbym tylko parę słów powiedzieć do pewnego stopnia, do czego doszliśmy i co nas jeszcze czeka. Zajmujemy się tematem bardzo ciekawym, ale tematem jednocześnie tragicznym. Mam wrażenie, czasami mam sam takie odczucie, że my mówimy zburzenie, ofiary, pobici, ranni, ale czasami my mówimy trochę jako abstrakcji. My gubimy tragizm tej całej sytuacji. Czasami mówimy, tu była czasami mowa o bardziej lub mniej znanych zjawiskach, mniej znanych pogromach i tak dalej. My likwidujemy pewne białe plamy w tej historii, ale na ogół za białymi plamami kryją się krwawe plamy. To są rzeczy, które były dotychczas z różnych względów przemilczane, albo o których nie wiedzieliśmy. Mamy to samo nie tylko z pogromami, mamy z historią Rosji, z historią Polski. To jest zjawisko ogólne pewne. Mamy też pewną amnezją, jeśli ja bym tak powiedział. Tutaj wspominano o takim filmie, był wywiad z jednym z autorów, który opowiada, jakiego, to jest człowiek, który, jego ojciec prowadził ten pochód z Huty w Kielcach. I on opowiada, że właściwie ja rozmawiałem z ludźmi, nikt nie mówił, co ja bardzo później się o tym dowiedziałem. O tym w ogóle nie było mowy przecież. Mam inny przykład. Jest pamiętnik dziewczynki z Siedlec, która opisuje, co się działo przed wojną, troszkę w Siedlcach, przed pierwszą wojną oczywiście. Co się działo przed pierwszą wojną, ona jest wtedy dorasta i opisuje swoje wrażenia, później w czasie wojny, ale ona w czasie pogromu jest no, prawie równoległa z pogromem jej urodzenie. Nie ma słowa, że Siedlcy już taką traumę już przeżyły przed pierwszą wojną światową. Nie ma w ogóle, ona nie ma takiego odczucia, w ogóle o tym nie wspomina. Wśród Żydów również była tendencja czasami do zapominania tego. Wiemy to zresztą bardzo dobrze, jak ludzie przez wiele lat nie wspominali, uratowani, nie chwalili się tym, że zostali uratowani, w jakich warunkach zostali uratowani. To przecież ludzie się otwierają na to bardzo późno, to samo jest z pogromami. Konferencję otworzyły dwa bardzo interesujące referaty Jany Tokarskiej-Bakier i profesora Engla, którzy nam w pewnym stopniu uogólnili to, o czym mamy mówić. Tematy, które oni poruszyli, były kontynuowane, wielokrotnie wracały w rozmaitych referatach i dyskusjach. Zajmowaliśmy się nie tylko na sekcji, która się zajmowała tylko definicjami pogromu, ale na wszystkich spotkaniach ten problem występował. Jest to dla nas najtrudniejsze rzeczy, a jednocześnie sprawa jest niezwykle istotna. Co uważamy za pogrom? Gdzie jest granica między pogromem a wystąpieniem antyżydowskim? Jakie cechy musi mieć zjawisko, żebyśmy go określili jako pogrom? To jest bardzo trudne do określenia. Na przykład, jak ja mówiłem o Siedlcach, ale nie tylko ja wspominam, czy Siedlce są pogromem, czy Siedlce są ekspedycją karną. To są różne pojęcia. Kiedy mówimy o Pięczowie, gdzie rozstrzelano 35 osób, to w żadnym wypadku, mówi się powszechnie pogrom, to w żadnym wypadku nie był pogrom, to była zbrodnia wojenna. Takich elementów mamy więcej.
trzeba jednocześnie powiedzieć, że w odczuciu wielu ludzi to był pogrom. Samo słowo rozgromienie, kiedy rozbijają się ławki, kiedy biją się szyby, to jest już pogrom, to jest element pogromu przecież. Niezależnie jak zjawisko jest w rzeczywistości, czym jest. Pogrom typu siedleckiego w ekspedycji karnej mamy w dużo większej mierze na Ukrainie w okresie rewolucji. Czy to są tylko pogromy, czy to jest rzeź? Czy to jest rzeź? Bo to są też, czy to jest to samo, rzeź a pogrom. To nie jest do końca... To zawsze zresztą te elementy w czasie rewolucyjnych przemian zawsze to się załaszcza. Pogrom jest nie tylko zjawiskiem skierowanym przeciwko Żydom. To my mówimy, myśmy mówili o pogromach przede wszystkim żydowskich, przeciwko Żydom, ale pogrom jest skierowany tylko przeciwko Żydom. Mamy powtarzające się... Mamy wiele teraz pogromów, o których obecnie mówimy na granicy ludobójstwa, czy ludobójstwa wręcz. Mamy powtarzające się preteksty pogromów, bo każdy pogrom ma jakiś swój pretekst. To jak coś, ten ląd, to masa krytyczna, która go wywołuje. Nie zawsze propaganda antysemicka, nawet najbardziej ostra, prowadzi do pogromu, ale zawsze pogrom jest wynikiem propagandy antysemickiej. I tutaj mamy powtarzające się preteksty. Porwanie dziecka, zabicie przed jednego Żyda kogoś jeszcze, napad na procesję. Pewne rzeczy się powtarzają. Te stereotypy się powtarzają. Jestem ciekaw, czy ktoś pokusi się kiedyś o zrobienie profilu pogromców. Kto uczestnika pogromu? Kto bierze udział w pogromach? Czy to zawsze jest podobna grupa, czy to się zmienia? Mówimy motłoch, mówimy proletaryt, mówimy różne określenia. Ale to nie jest zawsze prawdą. W okresie międzywojennym wcale nie rzadkie są wypadki, kiedy w pogromach biorą udział studenci. Przydałaby się moim zdaniem mapa pogromów, gdzie odbywały się i w jakim czasie. To by nam uzmysłowiło pewne zjawiska, czy są jakieś występujące szczególnie elementy, które by mogły tu wystąpić. Wysłuchaliśmy około 60 referatów. Tutaj wśród wygłaszających referaty byli oczywiście ludzie od lat zajmujący się historią, z dużym dorobkiem, jak patrzę na tą salę, a jednocześnie bardzo mnie cieszyło, że wystąpiło wiele, no, ja już mogę powiedzieć, młodych ludzi w tym wypadku. To szczególnie cieszy. Referaty były o różnym zakresie chronologicznym, terytorialnym, tematycznym. Były znakomite i były dobre. O różnej szerokości zainteresowań, poruszające szerokie tematy, do prób odpowiedzenia na bardzo szczegółowe pytania. To jest też istotne, bo szczegółowe przebadanie zjawiska pozwala nam dopiero wyciągnąć wnioski, ale to nie zaprzecza, że możemy wcześniej wysuwać hipotezy. To historyk ma prawo wysunąć hipotezy, później próbować ją sprawdzić, czy prosić o sprawdzenie. Także to jest inna rzecz. Chronologicznie to był cały wiek XIX, aż do połowy wieku XX, czyli ogromny odcinek czasu. Odcinek czasu, w którym świat przeżył niejedną rewolucję. Rewolucję techniczną, rewolucję informacyjną, rewolucję modernizacyjną. I pogromy, tutaj mamy bardzo szeroką gamę pogromów. Od pogromów od początku XIX wieku, które jest jeszcze stosunkowo rzadkie zjawisko. Mamy pogromy w czasie I i II wojny światowej, to jest zupełnie nowa rzecz, zachowanie się armii rosyjskiej w trakcie I i II wojny światowej, notabene.
bo w czasie II wojny światowej też różne rzeczy się działy. Były próby odpowiedzenia na pytanie, dlaczego w jednych miejscowościach dochodziło do pogromów, a w innych nie. Jest to bardzo ciekawe pytanie, kiedy do tego dochodzi. Mieliśmy sekwencję pogromów. Pogromy w Galicji 1898 roku. Mieliśmy sekwencję referatów o Jedwabnym. Mieliśmy kilka referatów o Kielcach. Zdawałoby się, że tematy stosunkowo dobrze znane. Literatura o Kielcach i o Jedwabnym już jest bardzo pokaźna. O pogromie 1898 roku jeszcze pisał Stanisław Tarnowski. Od tego czasu też trochę rzeczy na ten temat napisane, ale jednocześnie znaleziono nowe rzeczy, otwarto nowe pytania. Zajmowano się nie tylko pogromami, ale także, i to było ważne, elementami, które prowadzą do atmosfery pogromowej. To też musimy jakoś przebadać. Jak powiadam, mnie jako zajmującym się przede wszystkim XX wieczem, chociaż pisałem o XIX i o powojennych rzeczach, troszkę no tutaj czuję się poszkodowany dwudziestoleciem, brak systematycznego prześledzenia, co się działo w dwudziestoleciu. W dwudziestoleciu były dwie fale pogromów. 18-20 i druga fala, druga połowa lat 30. To, co było w międzyczasie, to było mniej, mniejsze ten. Ale mówiono o Częstochowie, zaczęło się od Częstochowy, referat o Częstochowie w 19 roku. Ale zwracam uwagę, że tylko do 19 roku Cohen, jest taka broszura Cohena, w której on wymienia 130 miejscowości, w których doszło do wystąpień antyżydowskich. Nikt z nas nigdy nie próbował sprawdzić, co się pod tym tak naprawdę kryje. Co on zalicza do wystąpień antyżydowskich, czy to są tylko pogromy. Definicja pogromu przed wojną też była problemem. Zwracam uwagę, że w 19 roku odbyła się dyskusja w Sejmie na temat, co to znaczy pogrom. Czy w Polsce wolno używać tego rosyjskiego określenia? Czy to dotyczy Polski? To jest też przykład w stosunku do pogromów. Była mowa o kilku pogromach, ale chciałbym zwrócić na jedno, jeszcze mnie zainteresowała jedna rzecz. W niektórych miejscowościach do pogromów dochodziło kilkakrotnie. W odległości czasami kilku lat, czasami kilkudziesięciu lat. Tu możemy mówić o Częstochowie, o Białymstoku, no można wymieniać tych miejscowości więcej. Czy nie nadszedł czas, by spróbować porównać, co było stałe, a co się zmieniło w tych pogromach. To, że w jednej miejscowości bardzo nam ułatwia, znaczy ułatwia do pewnego stopnia to. Mam wrażenie, że im bliżej naszych czasów, tym więcej pogromów jest. Mówiło się, tutaj ktoś powiedział, że po pogromie kieleckim nie było w Polsce pogromów. Ja nie całkowicie zgadzam się z tym zdaniem. Nie było pogromów antyżydowskich w sensie fizycznym, ale było kilka pogromów Romów. To też były pogromy. Nie można na to zamykać oczu. Zmienił się przeciwnik. My obserwujemy to samo we Francji, kiedy skrajnie partia lepenowska przestaje formalnie zamykać rozdział żydowski, jeśli tak można powiedzieć, bo otwierając rozdział islamski. Takie przemiany się odbywają, zresztą przemiany są dużo, dużo głębsze i na lewicy, i na prawicy. Problem terytorialny. Dyskusja objęła wszystkie zabory i strefy osiadłości. W Galicji to oczywiście przede wszystkim fala pogromów 1998 roku.
mam czasami wrażenie, że więcej pogromów było na Kresach niż w centralnej Polsce. Nie wiem, czy to wrażenie słuszne, jakoś nigdy tego nie sprawdziłem, ale takie naskórkowe wrażenie, nie wiem, czy to jest prawda, czy to się utrzyma takie stwierdzenie. Korzystaliśmy z rozmaitych typów źródeł. To zresztą już w tytule konferencji, że to jest konferencja interdyscyplinarna konferencja. I to jest prawda. Ja po raz pierwszy, może to jest moje ograniczenie, spotkałem się z tak szerokim omówieniem rozmaitych gałęzi sztuki. To było, dla mnie osobiście było to bardzo ciekawe doświadczenie. Mówiono o fotografii jako źródle, mówiono o zdjęciach rozmaitych pogromów. Mamy zdjęcie chociażby pogromu białostockiego, mamy zdjęcia z pogromu siedleckiego, mamy rozmaite takie, że mamy z Mińska Mazowieckiego, z późniejszych czasów oczywiście mamy zdjęcia. Tak naprawdę są to zdjęcia podobne, bo co może ukazać zdjęcie pogromowe? Trupy, rozbite głowy, rozbite sklepy, ale jest to niewątpliwie źródło. Była mowa o przedstawieniu pogromu w filmach fabularnych, dokumentalnych, również sprzed pierwszej wojny światowej, o malarstwie, jego wartości artystycznej, roli w przedstawieniu pogromów, o literaturze. Co do filmów, ja już komuś powiedziałem, że Marcel Łoziński nakręcił. Nie wiem, czy wszyscy Państwo widzieli film Marcela Łozińskiego o pogromie kieleckim. On trwał, ile mnie pamięć, mieli 45 minut. Kiedyś mi Marcel powiedział, że materiał, na podstawie którego ten film zmontował, trwa 20 godzin. Jeszcze nie spotkałem nikogo, kto badał pogrom kielecki, który poprosił Marcela, żeby udostępnił ten materiał, a to są dziesiątki relacji, które on zebrał z tego pogromu. No, o pogromie kieleckim, czego tam jest, a czego nie ma. To nie jest sprawa jeszcze do końca zamknięta. Dla historyka nie do przecenienia jest prasa jako źródło. Przez większą część okresu, kiedy my omawiamy, jest to jedyne źródło informacji, skąd ludzie czerpią informacje. Dotyczy to również pogromów. Czasami jest to prawie że jedyne źródło do pogromów, ale oddaje nam nie tylko przebieg pogromów czasami, ale również panującą atmosferę. Oddaje także, jeżeli pogrom trwa kilka dni, jak się zmienia nastawienie prasy do tego, co się dzieje. Oczywiście trzeba brać pod uwagę kierunek polityczny prasy, cenzurę, no rozmaite elementy, ale ja nie będę mówił historykom, na czym polega krytyka źródła. Drugim źródłem, nie w pełni wyczerpanym, są księgi pamięci. Tych ksiąg w tej chwili jest już kilkaset i z własnego doświadczenia wiem, że ile informacji można tam znaleźć. Najczęściej informacji subiektywnych, bo to są księgi, które zawierają najczęściej wspomnienia ludzi z ich miast, co oni w tym mieście przeżyli, ale są też, w niektórych są też opracowania. Może warto się pokusić, w Polsce nie ma bibliografii tych ksiąg. Najlepiej gdyby to była oczywiście bibliografia odnotowana z krótkim określeniem, co jest w tych księgach. Nie sądzę, żeby był problem z publikacją takiego opracowania. Bardzo ciekawy był referat oparty na źródłach żandarmerii. My wszyscy korzystamy my z takich źródeł korzystamy, jakby to się służba nie nazywała, czy Służba Bezpieczeństwa, czy Defensywa, czy Policja. Wszyscy korzystamy z źródeł odnoszących się do służb. Te źródła są bardzo często kłamliwe, bo to tutaj była poprzednia dyskusja, ponieważ można dowieść, że nie zawsze oddają rzeczywisty stan, ale
Mamy też wypadki, kiedy w żandarmerii czy policji służą ludzie bardzo, to nie jest tak, że tam służą stupajki. Bardzo często są to ludzie bardzo inteligentni. Ich opinie są niezwykle ciekawe. Łopuchow w Rosji, Protopopo, można wymieniać mnóstwo ludzi, którzy bardzo ciekawe rzeczy pisali o ruchu rewolucyjnym, o Żydach i tak dalej. To trzeba wziąć też pod uwagę. Jak powiadam, jak do każdego źródła, trzeba do tego źródła podchodzić krytycznie. Mamy sprzeczności między poszczególnymi źródłami i chodzi nie tylko o odbiór ofiara-sprawca, bo to oczywista jest różnica, to jest różnica oczywista, ale różnią się również źródła między różnymi organami państwa, organami policji. Tu też mamy różnicę. Gazety różnią się, jak powiadam, w zależności od kierunku politycznego, języka, miejsca wydania, cenzury. Mamy też do czynienia z absolutnie świadomym fałszowaniem historii. Mamy też wypadki, kiedy my wiemy, że pogrom był, a oficjalnie się twierdzi, że pogromu nie było. Pogrom wileński 19 roku, który niewątpliwie był, jednocześnie mam relację delegacji angielskiej, która twierdzi, że pogromu nie było. Zachowały się dość dokładne ich relacje z tego, co się ich zdaniem działo w Wilnie. Mamy czasami z poprawnością polityczną, nie wypada mówić, że był pogrom, to jest takie ten. Mówię też, że kilka referatów było poświęconych ogólnym sprawom, nie tylko pogromom, stosunkowi do Żydów, rabunkom, formom prześladowania. To oczywiście jest też konieczne do uwzględnienia. To jest bardzo ważne, które wzbogacają nasze wiadomości, nasze widzenie sprawy. Mówiono o pogromach z różnej perspektywy. Nie sądzę, żeby nasza konferencja zamknęła dyskusję zarówno nad genezą poglądów, jak i przebiegiem reakcji. Najczęściej my wiemy, co było. Natomiast problemem dyskusyjnym jest, co jest i co jest po. To jest częściej problemem dyskusyjnym niż tam przebieg pogromu, chociaż czasami nie wiemy nawet ile było ofiar. Jest spór, ile było ofiar w tych pogromach. Sprawa, która nie tylko wyszła, ale my wiemy to również z różnej perspektywy można patrzeć na pogromy. Można patrzeć na pogromy na przykład, jak cierpią na pogrom w czasie pogromów kobiety, które szczególnie padały ofiarą. W pewnym momencie, chociaż wśród zabitych na ogół było większość mężczyzn, ale cierpi. No, zabici już nie cierpią, cierpią już ofiary gwałtu, ofiary przemocy. Szczególnie do tego dochodziło, do masowych gwałtów, dochodziło na Ukrainie. No, w trakcie rzezi, pogromów, jakbyśmy to nie nazwali. W Polsce, szczerze powiedziawszy, gwałty są incydentalne, jeżeli mamy z nimi do czynienia, z wyjątkiem jednego. Tolerowano to, co robiło w 20 roku oddział Władłochowicza. To one były w ramach Armii Polskiej, jednak ochotnicze, ale w Armii Polskiej. To tolerowano. Jest kilka pogromów o zachowaniu się Wojska Polskiego na Ukrainie. Jest trochę dokumentacji. Jest pytanie, czy przejście na inny teren nam jakoś nas usprawiedliwia, jakoś nam hamulce, zwalnia hamulce. Gdzie my się hamujemy na własnym terytorium bardziej niż na terenie w gruncie rzeczy no, zdobytym, obcym. To jest, też jest takie ten. Oczywiście
największy gwałt w historii to było zachowanie się Armii Czerwonej w Niemczech. Teraz mamy to, zaczynają być podobne rzeczy na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Gwałt jako pewien polityczny dodatkowo element przemocy. Pisząc o pogromach, należałoby zacząć od tego, co jest niewątpliwe. Ale okazuje się czasami, że faktów niewątpliwych, co do których nie ma dyskusji, jest bardzo mało. Jak powiadam, nawet co do liczby ofiar często nie mamy pewności. Dowiedzieliśmy się bardzo wiele ciekawych rzeczy na temat poszczególnych pogromów, ale też pewną wiedzę uogólniającą. Ja przynajmniej osobiście przestrzegam przed padaniem zachwytu, ile my już wiemy. My jeszcze bardzo dużo nie wiemy, ale zrobiliśmy krok naprzód. Czeka nas jeszcze wiele pracy. Nie wiem, komu będą dziękowali organizatorzy, ale ja komu będą dziękowali po tym, bo jest punkt podziękowania, ale ja chciałbym podziękować organizatorom. Gdyby nie Artur i osoby z nim współpracujące, my byśmy się tu nie spotkali. Ja też jestem bardzo wdzięczny wszystkim dyskutantom, którzy brali udział w dyskusji, bo to naszą dyskusję bardzo wzbogaciło. I chciałem zwrócić uwagę na zakończenie, na jeszcze jedną wartość takiej konferencji. Myśmy się poznali trochę lepiej. Jesteśmy wszyscy naukowcy i traktujemy naukowo, to nam niezwykle pomaga w pracy. Znajomość autorów tekstów, możliwość kontaktu, wymiany zdań poza sekcyjnych. Na sekcjach nie zawsze była możliwość dyskusji, nie zawsze był czas. No i chciałbym też, mógłbym zakończyć oczywiście tradycyjnie w przyszłym roku w Jerozolimie, ale myślę, że Warszawa jest też znakomitym miejscem na przyszłą, na następną konferencję. Dziękuję. Proszę Państwa, ja wychodząc tutaj przed Państwa oblicza po raz drugi spełniam też trochę taką swoją narcystyczną potrzebę sprawdzenia, jak wygląda ta sala z drugiej perspektywy, z perspektywy sceny. To było takie moje małe marzenie, ale obiecuję, że nie będę robił tak jak Vivo, czyli tutaj dr Zamoyski, nie będę śpiewał do Państwa, będę dziękował. Jesteśmy poza nami właściwie wielka i mam nadzieję dla większości z Państwa, może dla wszystkich, arcyciekawa konferencja naukowa. Konferencja, która przekraczała znaczną liczbę barier między dyscyplinami. Nie byłaby ta konferencja możliwa do zrealizowania, gdyby nie Narodowy Program Rozwoju Humanistyki i ludzie, którzy go współtworzą i pracują w nim, bowiem z tego źródła otrzymaliśmy znaczną część pieniędzy i bardzo, bardzo wszystkim tym osobom dziękuję. Dalej, nasza konferencja nie przyjęłaby takich rozmiarów, nie moglibyśmy zaprosić gości spoza zespołu, gdyby nie wsparcie trzech instytucji. Po pierwsze, chciałem podziękować Stowarzyszeniu Żydowskiej Instytut Historyczny. Po drugie, chciałbym podziękować Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ja będę wielokrotnie jeszcze muzeum dziękował, ale bez ich wsparcia ta konferencja też nie miałaby takiego rozmiaru. Po trzecie wreszcie, chcę podziękować rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego. Te trzy, powiedzmy, instytucje wsparły nas i dały możliwość zaproszenia osób spoza zespołu, a ja mam nadzieję, że znaczna część tych osób dołączy do nas, do naszego zespołu zajmującego się badaniami nad pogromami. Dziękuję instytucjom, które udzieliły ram organizacyjnych naszej konferencji. Nie ma z nami dyrektorów, ale bardzo proszę o życzliwy donos, że jesteśmy wdzięczni panu profesorowi Stoli, panu profesorowi Kołodziejczykowi za wsparcie takie instytucjonalne i za te ramy, ten szkielet organizacyjny, bez którego byśmy sobie z pewnością nie dali rady. Jestem niezmiernie wdzięczny naszym specjalnym gościom, którzy wygłosili wykłady wprowadzające. Panu profesorowi Dawidowi Englowi i pani profesor Janie Tokarskiej-Baki. To był wielki, wielki honor słuchać Państwa
spotkać się z Państwem. Chyba nie ma naszych gości tutaj, tak? Ale też jest Pan Profesor, przepraszam. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę też Panią Profesor Tokarskiej-Bakir gdzieś życzliwie do niej, że ciepło o niej myślimy. Dziękuję referentom. Dziękuję komentatorom, dziękuję moderatorom. Bez Was ta konferencja nigdy by się nie odbyła. Pan profesor dziękował organizatorom, ale my jesteśmy tylko drobnostwo, to kilka osób, a bez Was nigdy byśmy się nie mogli spotkać i ze sobą rozmawiać. Ja jestem przekonany, że te wspólne chwile w rozmowach nad trudnym, szalenie trudnym tematem, w dyskusjach nad trudną przeszłością Żydów, Polaków, Ukraińców, Niemców, Rosjan i tych narodowości można by wymienić jeszcze więcej, zbliżyły środowiska różne środowiska badaczy, zbliżyły ludzi i pokazały nam, że te trudne tematy, trudne czasem również z perspektywy takiej psychologicznej, należy jednak podejmować. Wiele zawdzięczamy również, drodzy Państwo, osobom, których nie było widać na scenach, ale którzy są tam teraz za tą wielką szybą, jak mnie widzą, może tłumaczą, to macham do nich, naszym tłumaczom. Proszę Państwa, ogromna, wspaniała robota i bardzo dziękuję Pani Dominice Gajewskiej, bardzo dziękuję Panu Arturowi Zapałowskiemu i Panu Bartoszowi Nowickiemu za kapitalną robotę. Pomogliście nam znaleźć tą wspólną płaszczyznę bez żadnych nieporozumień językowych, a to ważne, bo zbyt dużo nieporozumień naukowych przecież ciągle mamy do rozstrzygnięcia, by jeszcze zajmować się językiem. Jestem bardzo wdzięczny naszym studentom pierwszego roku studiów żydowskich. Oni są tam gdzieś na zewnątrz, byli ciągle z nami. Jestem wdzięczny za wsparcie, za to, że poświęcili swój czas zupełnie wolontarystycznie, wspierając nas wszystkich w organizacji tej konferencji. Mam nadzieję, mam cichą nadzieję, że się nie nudzili i coś sobie z tej konferencji również wzięli. Pozwólcie mi Państwo podziękować jeszcze naszym partnerom. Mamy tu dwóch reprezentantów, partnerów naszego projektu. Pan profesor François Genet i Dror Segev. Jesteście, tak? Pokażcie się, proszę. Chciałbym podziękować, na Wasze ręce składam te podziękowania, bo bez Was ten grant nie miałby szans realizacji. Department of Hebrew and Jewish Studies University College London oraz the Institute for the History of Polish Jewry and Israel-Poland Relations, the Goldstein-Goren Diaspora Research Center w Tel Awiwie. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy. To chyba jedyna okazja, kiedy publicznie mogę to powiedzieć, więc bardzo się z tego cieszę. Jestem przekonany, że to jest dobry początek współpracy na dalej. Ja już mówiłem, że profesor Genet jest przyjacielem Instytutu Historycznego, bo często i dużo z nami współpracuje. Jestem też przekonany, że Drora częściej zobaczymy również w Warszawie. Proszę Państwa, serdecznie dziękuję Komitetowi Naukowemu Konferencji. Składam te podziękowania na ręce Pana Profesora Rudnickiego. Bardzo dziękuję, że nas wspieraliście. Bardzo przepraszam, że narzucaliśmy jako ci organizatorzy administracyjni jakieś reżimy terminowe, bardzo takie niedobre. I dziękuję, że to wytrzymaliście i byliście z nami. Drodzy Państwo, zawsze jest tak, że pod logotypami, pod nazwami instytucji przecież kryją się ciężko pracujący ludzie. Kilka osób dziękując wymieniłem, ale bardzo, bardzo chciałbym wymienić jeszcze kilka nazwisk, bez których ta konferencja w ogóle by się nie odbyła. Po pierwsze chcę podziękować Pani Marzenie Szukiero, z którą wszyscy mieliście kontakt. Nie ma jej dzisiaj z nami. Poprosiłem ją, żeby już odpoczywała po trudach pracy konferencyjnej. Uwierzcie mi, że bez jej pomocy, bez kontaktu, że kontaktowaliście się z nią, bez jej wsparcia i ciężkiej pracy nie poradzilibyśmy sobie z pewnością w sprawach organizacyjnych i nie tylko. Dalej chcę wymienić dwie osoby, z którymi ja bezpośrednio miałem kontakt. Trzy osoby, przepraszam, a więc Jasia Andrysiak. Jasiu, pokaż się, dzięki. Dalej Panią Jagnę Jaworowską, nie wiem czy jest z nami, kontaktowaliśmy się mailowo i oczywiście nieocenioną, cudowną dr Małgosię Bakier. Małgosiu, bardzo Ci dziękujemy. Proszę o brawa. Drodzy Państwo, bez wsparcia i bez tej działalności z osobami z muzeum, ja nie wymieniłem wszystkich osób, dziękuję wszystkim, ale z niektórymi kontaktu po prostu nie miałem. Ja jestem przekonany, że chyba umiemy ze sobą pracować. Mam nadzieję, że Wy też jesteście zadowoleni z tej współpracy i że to dobry omen na przyszłość, że to są te właśnie otwarte drzwi na dalsze wspólne działania. Drodzy Państwo,
last but not least chcę opowiedzieć o osobie, która też jest dzisiaj z nami, a którą wczoraj nazwałem strażakiem. Ja nie znam żeńskiej formy po polsku odpowiednika słowa strażak, więc Elu, nie pogniewaj się, ale pamiętasz, jak o tym mówiłem. Dlaczego tak powiedziałem? Drodzy Państwo, bez pani Godlewskiej, bez jej pracy i w naszym gracie i teraz nad konferencją, te pożary spowodowałyby rozpad całkowitej struktury. Elu, wielkie brawa dla Ciebie i bardzo, bardzo dziękuję. Pokaż się, proszę. I teraz pozwólcie Państwo, że jeszcze kilka słów jako współorganizator konferencji i całego projektu. Zacznę od takiej historyjki. Trzech Żydów jechało w przedziale kolejowym, wspólnie dwóch wybitnych rabinów i jeden młody człowiek. Jechali długo i w zupełnym milczeniu. Kiedy po wyjściu z przedziału młody człowiek podszedł do tych dwóch rabinów i powiedział: słuchajcie, jestem rozczarowany, dwóch mędrców, myślałem, że będę świadkiem pasjonujących dyskusji religijnych, wspaniałej dysputy, a tymczasem milczeliście. Kiedy to powiedział, jeden z rabinów odpowiedział mu w te słowa: młody człowieku, ale zauważ, ja wiem wszystko i on wie wszystko, więc po co mamy ze sobą rozmawiać? Nasza konferencja pokazuje, że my nie wiemy wszystkiego, mówił już o tym profesor Rutnicki. Nasza konferencja stawia przed nami w gruncie rzeczy nowe zadania. Zauważyliśmy, myślę, to, że jedną z pierwszych spraw, które trzeba rozwiązać, jest chociażby ustalenie języka i retoryki, którą się posługujemy. Nie chodzi mi już tylko i wyłącznie o definicję, ale generalnie o język, który w różnych referatach dawał różne sposoby do interpretacji i mówienia. Dalej metodologia, o której mówiliśmy trochę. Jestem przekonany, że tę dyskusję trzeba kontynuować. W moim przekonaniu musimy myśleć o tym, o naszych badaniach bardzo odważnie. Złamać dotychczasowe paradygmaty, szukać nowych rozwiązań, nowych koncepcji, bowiem ta bolesna, trudna przeszłość powinna wreszcie być przedmiotem nie tylko debaty publicznej bez argumentacji historycznej czy humanistycznej, ale być przedmiotem rzetelnej dyskusji naukowej. Winni jesteśmy to ze względu na pamięć, przede wszystkim na pamięć ofiar tych wydarzeń. Jestem przekonany, że nasze spotkanie może dać świetny rezultat w postaci pewnego wspólnego networku, który byłby w stanie stanowić bazę dla kolejnych projektów, które mam nadzieję wypączkują i z naszego projektu, i także po naszej konferencji. Jestem niezmiernie dumny z tego, że tutaj w Warszawie nad Wisłą, w mieście, które wycierpiało tak wiele zarówno z perspektywy Polaków, jak i Żydów, podjęliśmy bardzo trudne badania nad przemocą, kolektywną przemocą przeciwko Żydom. Podjęliśmy te badania w stosunku szeroko zakrojonym i komplementarnie jestem przekonany, że w takim zakresie zrobiliśmy to jako pierwsi. Za to bardzo serdecznie Państwu dziękuję. I dwa ostatnie słowa. Jesienią, mam nadzieję, będziecie Państwo mogli przeczytać, być może uda nam się też spotkać tu, czy w Instytucie Historycznym, porozmawiać o tym, przeczytać pierwszą książkę, która będzie rezultatem naszego projektu. Pod redakcją profesora Zielińskiego i doktora Kamila Kijka będzie wydany zestaw tekstów, które wykraczają poza pojęcie pogromu, mówiąc często szerzej o kontekstach przemocy przeciwko Żydom w różnych okresach chronologicznych. Żywię też nadzieję, że przygotowywane w ramach projektu te trzy ogromne tomy, mam nadzieję, za półtora roku będzie można, może dwa, będzie można je zobaczyć. Trzy tomy pod hasłem Pogromy Żydów na ziemiach polskich staną się doskonałym punktem wyjścia dla dalszych szczegółowych badań w obszarze studiów żydowskich, ale także w obszarze studiów nad przemocą kolektywną. Jestem przekonany, jeszcze raz powtarzam, że jesteśmy to winni nie tylko społeczeństwu jako humaniści, historycy, ale także jesteśmy to winni tym wszystkim, którzy ucierpieli w trakcie tych tragicznych wydarzeń. Bardzo, bardzo Państwu jeszcze raz dziękuję za możliwość spotkania Państwa i uczestnictwo w konferencji. Dziękuję jeszcze w takim razie za to poruszające zamknięcie konferencji, wystąpienie profesora Rudnickiego i bardziej poruszające niż można by się spodziewać wystąpienie Artura. W imieniu muzeum i profesora Dariusza Stoli, dyrektora muzeum, który kilkakrotnie prosił mnie, żebym przeprosiła Państwa, że nie może go dziś tutaj być, bo miał zaplanowany wyjazd do Izraela,
podziękuję jeszcze Arturowi Markowskiemu i Augustowi Grabskiemu, którzy przyszli do nas kilka miesięcy temu i zaproponowali współpracę przy tej konferencji. Dodam jeszcze tylko, że tak na koniec, bo żeby już nie przedłużać, na naszej stronie internetowej pojawiły się dosyć wrogie komentarze różnych środowisk dotyczące w ogóle tematu i samego faktu, że taka konferencja odbywa się w muzeum. Z tego co widzę, osoby, które komentowały, bo przedstawiciele tych środowisk niestety nie są tutaj obecne, a bardzo szkoda, bo myślę, że byliby też zaskoczeni uczciwością i poziomem dyskusji, które taką prawdziwą naukowością tych dyskusji, które miały tutaj miejsce. Myślę, że naprawdę wykonaliśmy ważny, duży krok, istotny krok do przodu. Dziękuję.